Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto i Children of Morta i cóż, jestem ponownie samemu, bo dalej nie udało mi się zgrać z siostrą. Ale tak czy jak gram, bo mam wielką ochotę. Przy okazji patrzę, jeszcze dwie postacie zostały. Nie znam żadnej z nich, chociaż nie kojarzę, żeby w ogóle ta kiedyś tu stała. Ale mniejsza z tym. No więc jestem samemu. Gramy. I nie ma przebacz, wezmę Lucy, zwaną też Luśką. Chociaż mówiłem, że nie jest za dobra pewnie do grania solo. Po prostu mam taką ochotę sobie pograć ogólnie i pograć jeszcze nią na dodatek, że no szkoda by było cokolwiek zmarnować. I przy okazji jeszcze tutaj jest informacja, że właśnie nie mogę atakować z ruchu i stoję coraz szybszy, znaczy atakuję coraz szybciej, aż w końcu dodatkowe pociski się pojawiają i właśnie mana, która się odnawia i tak dalej. No fajnie, okej. No i proszę. Pierwsza rzecz, uniki to są takie szybkie, magiczne coś, a teraz atakowanie, no właśnie fajnie szybko strzelam nawet. Ale jak widzicie, nie mogę się ruszać, teraz właśnie wciskam przyciski. Przestaję i od razu mogę. Proszę, atakuję no, w ten sposób. Nie gra się może najłatwiej, ale moim zdaniem bardzo fajne. I najważniejsza rzecz to moim zdaniem jest super. Po prostu pozwala to ocalić sobie się przed śmiercią bardzo łatwo. I to też. Chociaż prawdziwa potęga znajduje się tutaj. Owszem, tu jest dużo bardzo różnych fajnych rzeczy, ale powiem wam szczerze, jeśli chcecie dobrze grać się jako Lucy, to nie Szał Strażnika, nie Cyklon, nie Polochron, nie jakieś tutaj coś, chociaż w sumie nie wiem jak tam jest nawet. Ale Przynęta, to jest najważniejsze co istnieje, jeśli chodzi o to, żeby na początku sobie dobrze tym radzić. Tam sobie nie odcinam, tylko nią. No ale dobra, mniejsza z tym, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, okay, no i super, już nietoperze i pająki. Dobra. Jak na razie na szczęście nie dostałem obrażeń. Więc jest dobrze. Dobra, na spokojnie, damy radę, nie zginiemy tak szybko. No dobra, jakimś cudem się to udało. Dobra, o, jeszcze gobliny. Dobrze. No, więc w sumie nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia o graniu Lucy. Poza tym, że jest mocno wymagające, podobnie jak gry, nawet bardziej od gry Lindą samą w sobie, bo Linda, jeśli się nie mylę, co... Normalnie może przez jakiś czas, to prawda, ale chodzić i atakować się, no, jako Lucy, to musimy stać w miejscu. Owszem, jest dużo potężniejsza, moim zdaniem, od Lindy, ale też cięższa w obsłudze. Dobra. I teraz tak, zrobiłem poziom, to trzeba szybko... runa. Nawet nie wiem jaka, ale dobra. Trzeba wybrać zdolność. Cyklon, powiem wam szczerze, moim zdaniem jest super potężny. Ale to jest jednak ważniejsze. 8 sekund nie dostaję obrażeń i następny atak po prostu nie daje mi obrażeń. Oczywiście będę to mocno rozwijał ostatecznie. A, właśnie, przy okazji mam teraz wspomnę, że moje ataki są potrójne chyba w takim wypadku. Tak, na to wygląda. Dobra. Dam radę nie dostać obrażeń. Dobra, dam radę. Nie będzie to łatwe, powiem wam szczerze. Nigdy nie mówiłem, że gra Lucy jest łatwa, ale no. Się udało i teraz może zobaczę w końcu, co powoduje ta moja runa. A taki główny wytwarzam 3 kule, ale punkt 3 żar zostaje desaktywowany. A tutaj w trakcie ataku głównego we wszystkich kierunkach bucha punkt 3 żar. A dobra, fajne, ale pozwólcie, że wykończę najpierw to, co mam i potem to następne. Okej, skorzystam z tego, ale jeszcze nie teraz. Wiecie, dopiero jak będę lazł w miejsce, w którym na pewno będzie trochę wrogów, to wtedy to wezmę. Póki co zobaczmy, co my tu mamy. Telefon właśnie jakieś dziwne powiadomienie mi wysłał. Ja nie wiem, jakie i na co, po co. Ale dobra. Gincie. Gincie, przepadnijcie, złe bywództwo. W sumie wiecie co, dajcie chwilę. Nawet nie będę robił cięcia, ale muszę zobaczyć, co to za powiadomienie. A dobra, nieważne. Jeśli nie mylę, kolokwium poprawkowy to po prostu z jednego z przedmiotów, które po prostu wiecie na moich studiach, ale ja akurat pochwalę się tak, że kolokwium zaliczyłem na tyle, że w moim odczuciu nie potrzebuję poprawki, więc no. Zostałem powiadomienie, chociaż nie jest to koniecznie potrzebne. I dobra, tutaj co mamy? A, no. Dobra, środek. I udało się. Dobra. Dobra, dawaj to szybciej. Nie mam całego dnia na to. Kolejna runa?
Szansa na to, że pomiędzy żar potrafieniem przeniesie się na innych wrogów. Super. Super kolejne, ale no. Co z tego, że mam pełno runy, jeśli można być jednym aktywnym naraz? To jest pierwsza kwestia i druga. No co po runach, jak właśnie one są tymczasowe? Jak byłoby jakiegoś przedmiota, nawet... Niech to będzie jeden z mniej przydatnych przedmiotów, ale niech będzie przedmiot, wiecie. Zawsze będzie inaczej. Okej. Dobra. Jakoś mi to idzie. Okej, runa się skończyła, więc teraz weźmy kolejną. Zacznę od tej tutaj właśnie, która tam daje szansę na to, że żar będzie przeskakiwał między wrogami. Bo jednak tamtą, że żar ze wszystkich stron się pojawia, to jednak chciałbym zostawić, wiecie, na następne piętro. Jako że uważam ją za bardzo cenną w sytuacji, kiedy będzie spam wrogów, którzy mogą nas łatwo, no, obejść i unicestwić. Okej, dużo ich tutaj, muszę przyznać. Dobra. Dam radę. Wierzę w swoje możliwości. Okej, jakoś dałem radę. Nawet bardzo bym powiedział, ale no. Okej. Trzeba szybko wyjmować goblina. Albo unikać, dobrze. A najlepiej jedno i drugie. Dobra. Albo nie dostaję obrażeń w ogóle, albo ten kamień mi się już zużył i odnowił od razu. Oj, zaraz dopiero będzie piękne. Tornado. Dokładnie. Teraz coś takiego się rzuca. I to nie dosyć, że pomału ubija wrogów. O nie, dostałem. I to kilkukrotnie. No, a to jeszcze samo w sobie jest nawet przyjemne pod tym względem, że wiecie, blokuje poruszenie się niektórym. Teraz klejemy co? Jeszcze tam gdzieś była kolejna miksturka? Powinna być, ale nie jestem pewien. Pewnie przy... Tak, przy runie była. Przy okazji wymienię, bo już tamto i tak się kończy. Serio? Musiałem akurat stanąć we wroga. Dziwne, wydaje mi się, jakbym tracił FPS-y. Na nagranie jest wszystko stabilnie, ale tutaj u mnie może coś jest nie tak. Nie, no, synchronizacja pionowa, pełny ekran, full HD. Wszystko jest w normie, więc... Nie wiem, skąd te problemy nagłe, ale no. Dobra. Nie ma co czekać z dodatkowymi expami. W ogóle teraz zauważam, że tak, to jest takie jakby strzałki, czy kursory, jakby tak zwał, po prostu wystrzeliwuje. Akurat w tym momencie, więc no. Dobra. I teraz tak, jeszcze mam trochę tego czasu, więc nawet nie ma co czekać. Idziemy. Uj. Okej, okay, koniec poziomu. Proszę, żeby tu był przedmiot. Może być. Dobra. Mam obelisk. Trzeba jak zwykle kiedyś o tym mówić. Obelix. Na expy, więc nie będę czekał, nie będę powracał do tamtego, wiecie, chcę jak najszybciej nagromadzić jak najwięcej. Bo mówiąc szczerze, po prostu im szybciej Lusika będzie miała wysoki poziom u mnie, tym lepiej dla mnie. A przy okazji mamy jeden kryształ, to sobie otworzę. Co my tu mamy? Morwa. Dobra, tutaj miksturka, super. Wiem, że mądrzej byłoby z tym poczekać, ale już wezmę teraz. No. Dużo tego, więc tak, tornado. Jak widzicie, nie jest może sam w sobie mocny, ale jak już złapię dużo wrogów, to by się jakoś ulepsza. Można nieźle się pocieszyć z tym, że właśnie... O, dobra, trafił mnie goblin, niestety, bo nie mam kamyczka. Ale właśnie wracam, no można się cieszyć tym, że po prostu to tornado jest w stanie eliminować całe oddziały. No, o ile trafi większą grupę niż tylko pojedynczego. O, no, ale oczywiście, jako że to jest pod manę, to wiecie. Jeśli dobrze zarządzam moją tą maną całą, to mogę nieźle sobie się pobawić tornadami. No. I teraz na przykład są właśnie takie szkielety, jest tego dużo, takie, o nie, a ja rzucam tornado. No i mam chwilę przerwy od nich. No dobra, kolejny tornado niech będzie. I się udało się nawet. Właśnie zatem lubię Luśkę. To jest postać, którą jeśli się ostrożnie gra, w zasadzie się planuje ruchy i się nie robi czegoś na odwal się za przeproszeniem, co... Po prostu to jest postać, którą nie da się przegrać. W moim odczuciu oczywiście.
Chociaż oczywiście, no, ja to mówię, moim odczucia i tak jestem dalej niż dotarłem, kiedy już miałem ją odblokowaną. Ostatnia to było chyba. Ostatnio miałem odblokowaną, co ciekawe, jeszcze zanim odblokowałem drugą krainę. W sensie, wiecie, drugi poziom. Chociaż trudno powiedzieć, jak to było naprawdę. Nie wiem, czy on teraz nagle tak już dobrze idzie, jak kiedyś mi tak słabo szło. Okej. Wiatr. Gdyby czymś się uczyłem, mogłem jeszcze strzelać w tego i byłby spokój, ale... tak. Dalej nie rozumiem, czemu jak się gra luśką, to jest, nawet nie ma symbolicznie, że ktoś przy mnie łazi. Wiesz, nie chodzi o to, że mam naprawdę mieć pomoc w postaci wiesz, dodatkowej postaci czy coś, ale... On ma kilka lat, maksymalnie 11, chociaż nie jestem pewien ile. Ja bym obstawił właśnie, że 11, może nawet mniej. Chyba niech mógł powiedzieć nawet, że kilka może. A puszczają mu samemu do podziemi, dlatego że przeszła szkolenie i radzi sobie w walce, przerzucił swojej magii ognia. Dobra, znowu dostałem. Na szczęście mój kamień zadziałał, więc no, widzicie. Jeśli gra ostrożnie, to można nie tracić życia w ogóle. Ale ja nie jestem aż tak ostrożny. Po prostu często popełniam błądy. O, dobra, nawet nie bym doczekał. Idealnie. I znowu straciłem, więc zarzucę lepiej wiatra. I dostałem wrażenie. Na szczęście kamyk rozwiązał wszystkie problemy. Dobra. Unik. Okej. Mimo wszystko nadal mam jeszcze kilka miksturów w zapasie. Czy tam kul zdrowia, to się chyba kule zdrowia tutaj nazywa. I nadal wiecie, mimo to mam pełne życie. Kamienia mam. Coś mówi, że jest szansa, że można zobaczymy, co to za boss tu jest, chociaż gra mocno już zasugerowała, co będzie bossem, czy kto. Nie wiem, czy bardziej kto, czy co, wiecie. Myślę, że ja pisałem, że to będzie golem. Ale no, nie jestem pewien. Jak już powtarzam po raz któryś z rzędu. Dobra, macie. Niestety nie mam kamienia, więc oznacza to, że zostałem trafiony niedawno. I tak. Mam jeden punkt, niestety jeden. A tak bym sobie zarzucił prawdopodobnie gromadzenie kamieni do dwóch sztuk. Wiecie, nie to, że... Dobra, prawdziwy gracz dobry to raczej by nawet kamienia nie używał, albo zostawił sobie jedną sztukę, żeby mieć każdą umiejętność, ale... No ja niestety znam swoje możliwości, jak to określić, swoją lamę mentalną, więc... Wolę mieć jak najwięcej tych kamyków, rozumiecie? Pomijając kwestię, że później będę miał to kolejną zdolność, która... W moim odczuciu pozwala mi nawet nie przejmować się kamykami, ale no... Naprawdę nie wiem, co mam więcej mówić. Po prostu sukces. I teraz tak, o nie, jeszcze więcej tego. Dobra, macie tutaj. Nie chcę już mieć minus do max HP na liście. Więc muszę być ostrożny. To właśnie oni dają minus do max HP, jeszcze nie mylę, po prostu ataki od tych wrogów. Chociaż głównie tutaj koła rytualne od nich, mi się wydaje się. Oczywiście nie jestem w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć, bo aż tak gry nie znam, żeby wiedzieć. Wiem tylko, że z czasem się to zdarza. Dobra. Więc tak, skrzynka, a w środku trochę kaszy i oczywiście miksturka zdrowia. Lepsze to niż nic oczywiście, ale no. Niestety mikstury zdrowia nie są aż tak bardzo potrzebne. To jest tak, tutaj mam sporą część niezwiedzoną. Zobaczmy, co tu jest. A, już wyjście. No nieźle. Welcome, friend. The shopkeeper greeted. Don't mind the occasional bloodstain on the merchandise. Pomienię krążę po pokoju, ciebie znać zobaczenia wrogom. Fajne, jeśli zdobędę jeszcze jeden. Tutaj mam twój towarzysz, który walczy na odległość. Może być, to nie. Na pewien czas w sensie niepodatny, nie. Aha. Dobra, czyli jedno z tych dwóch kupię. Jak tylko będzie okazja, oczywiście wcześniej jeszcze muszę zobaczyć, co gdzie jest i zdobyć. Oczywiście, gdyby się udało po prostu teraz pójść tam, to już bym się tym nie przejmował i bym był dalej, ale... No ja należę do tych, którzy jednak preferują zwiedzać wszystko jak najdokładniej. To akurat było chamskie. Na szczęście mam tego dużo. Tak. I właśnie tyle kwestii mojej ostrożności. A, szkoda, że też przy okazji nie ma niczego, co zwiększa prędkość ataku.
Wyobrażacie sobie, jak to byłoby fajne mieć jeszcze większe szybkości ataków jako Luśka? Oczywiście wiem, że tam niektóre postacie potrafią to robić, jak na przykład Kevin. I nie wiem, czy Mark też. Nie, Mark chyba nie, chyba tylko Kevin w przyspieszeniu ataków. Może Linda, ale nie jestem pewien naprawdę. Ale no. Tak, Linda na pewno ma na swoim szale strażnika. Ale właśnie wracając, fajnie by było, gdyby Luśką dało się to osiągnąć. Serio, to są wrogowie jeszcze żywi? Oczywiście, musiałem dostać obrażenia znowu. Teraz tak, co my tu mamy? Expo. Dobra. Zanim coś, co? Tak. Zarzucamy wiatra. Kolejnego wiatra. I kolejnego wiatra może zaraz. Chociaż nie, nie sądzę, że to on aż tak nie potrzebny. Skupmy się może na eliminowaniu po prostu wrogów niż zarzucaniu wiatrów. Owszem, są bardzo przydatne, ale no, z czasem tak nie będę mógł ich za bardzo rzucać, bo moja mana, czy jak ja wolę to nazwać, magiczna energia będzie schodziła na coś innego. Dobra, jest poziom. Tak więc super, tylko muszę teraz zdecydować co i jak. Wiatr będzie trwał dłużej, trochę więcej bił. No niestety. Ilość kul, no i proszę, najlepsza zdolniczka jest. Zaczynamy grę z jednym klejnotem. Teraz oczywiście następny poziom, co? Później, nie wiem, czy wezmę od razu szał, czy... No. Nawet nie wiem, czy będę brał szał, czy już zbierał na ulepszanie przynęty. Wiem, że na pewno ulepszanie przynęty w moim odczuciu jest jednym z najważniejszych rzeczy, żeby sobie radzić. Ale jak będzie, to się zobaczy. No i przykaz, widzicie, dwa kamyki. Teraz jesteśmy podwójnie chronieni przed kamykami. Co jednocześnie pokazuje mi tylko jedną rzecz. Teraz już po prostu jestem prawie nietykalny, jeśli naprawdę ostrożnie podchodził do tematu. Owszem, wcześniej też starałem się podchodzić ostrożnie, ale jednak... No byli w stanie mnie zranić. Teraz już dwa kamienie. Kiedy nie ma chaosu spowodowanego tym, wiecie, że są dwie postacie główne na ekranie. A coś mówi, że nawet teraz jak gram solo, to już Luśka jest niepokonana. Chciałbym stracić oba kamienie? No niestety. Więc macie z wiatra. Za chwilę powinienem zaraz dostać jeszcze jeden kamień, czyli mogę już spokojniej walczyć trochę. Okej. Okay. Rzućmy tak tym na wszelki wypadek. O nie. O, już są znowu dwa. Super. Dobrze. No to mi się wydaje, bo wrogów w jakimś powolnym tempie, ale jednak się odnawiam. Dwie tarcze? Okej. Okay. Czyli na przyszłość należy pamiętać, że w sumie... A, dobra, bo i fala uderzeniowa, i uderzenie bezpośrednie, dobra. Na tych dużych trzeba uważać, jeśli nie ma przynajmniej dwóch tarcz. Okej. Aha. Co my tu mamy? Więc i kaski, i znowu eliksir leczniczy. Nic może takiego szczególnie przydatnego teraz, ale znajdziecie z parę minut, będzie już bardzo potrzebne. Więc dobrze. Kasa, 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 tak. O, jakieś wydarzenie, czy co? Zresztą zaraz zobaczę. A, dobra, tutaj są też te grzyby dla tego wilka, czy dla kogo to miało być. Ostatnio niestety je straciłem w bardzo głupi sposób, to teraz je mogę odzyskać. Okej. Okay. O, i przy okazji mogę już kupić sobie te płomienie. I powiem szczerze, właśnie wezmę płomienie, chociaż ten towarzysz może być dobrym wyborem, to płomienie będą bezpieczniejsze. A more perfect description of this root than its name. Cave web. Rather bland to the taste, still edible and full of nutrients. Fajny składnik. Ojej, nie za dużo, tylko trochę. Żeby coś, ja sobie jestem w stanie z tym poradzić, ale... No dobrze, że mam tarczę. Jednak mam ten właśnie jestem zbyt pewien swego i kończy to tak, jak się kończy. Właśnie utarcie tarcz. Jeszcze więcej? No nie. Macie tutaj z wiatra. Cieszcie się, że w ogóle jeszcze żyjecie, wrogowie. A nie się na mnie rzucacie. Dobra. Na spokojnie. Nie mogę się pozwolić trafić, bo może to być dla mnie katastrofalne w skutkach. Dobrze. Okej, okay, za chwilę będzie spokój, tylko muszę jednym tornadem dobrze trafić. I po sprawie.
Dziękuję bardzo. Piąty kamyk. Jeśli jeszcze gdzieś jednego da się zdobyć, nie jestem pewien oczywiście. Dobra, jest szansa. Wiecie, zdobędę jeszcze jednego kamienia i powinno być o tyle dobrze, że już będę w stanie kupić i towarzysza, i poza towarzyszem właśnie to płomienie. To zdecydowanie ułatwi mi przeżywalność. Trzeba w sumie tyle co przeżywalność, co raczej ubijalność wrogów, ale no, rozumiecie chyba. Mam na myśli... Ojeju, nie, 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 nie. Idź, idź stąd. Idź stąd, wrogu. Dobrze, mam tarczę. Teraz przez własny, po tej nieprecyzyjnej ataki bym się zabił. A spokojnie. Damy radę. Dobra, mamy już na dwa przedmioty. Więc jest super nawet, bym powiedział. Dobrze, cak, kolejny przeciwnik. I tutaj przeciwnik. Dlaczego mi lepiej kaski nagromadziłem? 300? Podczas tej rozgrywki? To nawet... A nie, 1300. Chciałem powiedzieć, że nawet mało dosyć, a tutaj nagle zobaczyłem tylko 1000 i już wiem, że to jest pełno. I... No i dobrze. Towarzysz, który ogłusza wrogów, no to super. Owszem, jest on może najmocniejszy, bo tylko ogłusza. Jeszcze pewnie rzadko to robi, ale no. Jeśli teraz mam ogłuszającego, będę mógł zaraz strzelającego z dystansu, czy właśnie dystansowego. Jeszcze tylko te płomienie, oj, będzie dobrze. A cyklon przemieszcza się w przód, co? Nawet nie rozumiem, o co chodzi z tym cyklem, porusza się w przód. Przecież on normalnie się porusza w przód. A dobra, mniejsza z tym. Idźmy po prostu zająć się tym wszystkim. Płomień. Takie coś, może być. I miotacz odłamków. Teraz jestem, już jestem gotowy na wszystkie trudności tego świata. Pewnie tak jakoś głupio zginę, ale... No. Przynajmniej mogę marudzić, że jestem gotowy. Okej, znowu jakieś dziwne spadki FPS-ów chwilowe były. No i idziemy. Dobra. Jak na razie towarzysze nieźle się spisali, bo chyba nic mi nie trafiło. Dobra, coś mi jednak trafiło, ale no, na szczęście tylko raz, ja wiecie, mam jeszcze dwie tarczki, to jeszcze teraz pełno wsparcia, które dodatkowo mi jeszcze ułatwia przeżywalność. Okej. No i padł, więc już nie muszę się przejmować raczej tym... O, trafiła tarczka, w tarczkę niestety. A szkoda. Owszem, no dobrze, że w tarczkę nie we mnie, ale... No ponownie będę po prostu marudził, że ja nie chcę zostać trafionym. Dobra. Nie, 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 nie. No nie rozumiem co... A, dobra, chyba szybciej się porusza po prostu i... stricte do przodu. Nie zbaczając z kursu. Dobra, ale jaki był to był, nie był powód, no co... Runka tak czy jak przyjemna rzecz. I jakaś sala. A w środku? Niektórym cios, największa szansa na to, że tak główny tak miastowo zabije cel. No dobra, gra mnie rozpieszczy, co prawda. Preferowałbym rzeczy, które jednak ustabilizują bardziej rozgrywkę niż dadzą szansę na coś, ale... No wiecie, nie będę narzekał, każda akcja tego typu jest bardzo na plus dla mnie. Bo tak czy siak ułatwia mi po prostu przechodzenie przez te wszystkie poziomy. Pomijając to, że jakimś cudem to i tak jest nawet łatwy teraz. W takiej formie, jakiej było na początku. Dobra, tarczka zlazła niestety. Ale na szczęście... Mimo tego, że zlazła, to dalej mam pełne życie. I kolejny punkt. Pojedynczy. Ale to oczywiście nie ma znaczenia, bo mamy najlepszą zdolność, jaka istnieje. Proszę, maksymalne zdrowie plus 40%. Do strony 5. Niby nic wielkiego, ale zaraz zobaczycie, jak to pięknie działa. Widzicie? Po prostu zajmują się tym. Żadnych pretensji, żadnych problemów, nic po prostu zrobić. No, tamto. Prawda, to się odnawia długo, ale jeśli dobrze tego użyć, to całkowity spokój jest od wrogów.
something more sinister would be appearing soon. Oczywiście. A greater enemy, but also a greater reward. Niestety nie zdążyłem zdziałać. Nic się pojawił, ale i tak jestem w stanie sobie poradzić, na całe szczęście. Jestem czerwonego stopnia, czyli co my tu mamy? Cyklon przyciąga wrogów z większą siłą, dobra. Wolę to zamiast tamtej runy. Ta jest jednak dużo przydatniejsza w moim odczuciu. Więc bierzemy coś, co pozwoli mi dużo bardziej sobie radzić z wrogami. W sumie teraz będzie bardziej losowy, też wiem o tym, ale no, można losowo sobie latać, jeśli będzie lepiej przyciągał. A, dobra, jeszcze tutaj był jeden, okej. Okay. Wow, cztery kamyki. Dopiero zacząłem piętro w sumie. Dobra. O nie, no kolejni, serio. Czy ta gra nie może chociaż na chwilę odpuścić sobie z tym zepsuciem, atakującym mnie non-stop? No wiem, że to jest główny motyw, ale no te stwory tak bardziej wkurzają nawet niż cokolwiek, więc no, mogę mi sobie naprawdę odpuścić chociaż ten jeden raz. No właśnie. Chociaż pada z nich trochę kasy, więc no, może nie powinienem narzekać. Dobra, to teraz jak to wygląda? Nie kodeks mapa. Czyli mam przejście jakieś tam i tutaj. Dobra, no to zobaczmy, gdzie które prowadzi. Tutaj jak zwykle szkielety. Dużo szkieletów. Więc postawmy coś takiego, teraz zarzucimy to. Ponownie. Tak. I powinno być zaraz dobrze. Okej. Okay. Oczywiście w pierwszej kolejności muszę wyeliminować tych, co się na żółco świecą. Niestety jeden z nich jest też tym większym. W sumie jak ja bym ich nazwał ogrem, czy czymś tego typu, czy jakimś hobgoblinem. Nie wiem, jak inaczej jeszcze można ich nazwać. Ale niestety. Najgorsze jest to, że jeśli to jest on wzmocniony, co jest nie jest, że zabójczo potężny sam w sobie, to jeszcze te efekty, które generalnie potrafią znacznie uprzykrzyć życie. Okej, okay, nagroda. Znacznie większe obrażenia i szansę trafienia kosztem powolnej, ale ciągłej utraty zdrowia. Tym razem się już na to nie nabiorę, nie biorę tego ani nic. Owszem, wiem, że mógłbym łatwo to po prostu i tak wykorzystać, patrząc na to, że mam tarczki, nie dostaję za bardzo. Ale nie, nie chcesz tak ryzykować, wiecie. Aż już zaryzykowałem i skończyło się to moimi śmiercią. Tak, moją śmiercią, teraz lepiej. Tak. Przy okazji, jak jest czerwony napis, natychmiastowe zabicie się okazuje, co jest po prostu. Ja nie wiem, co chciałem powiedzieć, przez co. A, dobra. Czyli po prostu, jeśli to całe natychmiastowe zabicie wskakuje, to po prostu jest napisane to. Okej. Okay. Czyli nie jest czegoś na zasadzie, że muszę się domyślić, czy wskoczyło, czy nie, albo obserwować dobrze, żeby wiedzieć. Tylko po prostu jest napis za każdym razem, kiedy no się aktywuje efekt. Dobra, uciekaj, uciekaj, Lucy. I to jest tak, ten kokon oczywiście trzeba zniszczyć w pierwszej kolejności, może nawet. Pomijając to, że oczywiście chyba w drugiej kolejności, w pierwszej to muszę stać się nie dostać ani jednego obrażenia. Wow, trochę tego dużo. Dobra, straciłem tarczki, ale nadal jestem nietknięty pod kątem, wiecie, własnego zdrowia. Okej, okay. Zobaczymy co. O nie, za dużo tego, jak na mój gust, za dużo, zdecydowanie za dużo. Wow. Znowu mnie tknęło. Ja nie wiem, o czym mam za bardzo mówić teraz, poza tym, że no, się ciągle ekscytuję każdą pojedynczym zwycięstwem, kiedy to tracę tarczkę, a nie tracę życie. Ale właśnie są takie momenty, powiem szczerze, uwielbiam, czyli Children of Morta. Nawet patrząc na czasami możliwość, nawet niesprawiedliwą trudność przez RNG. No to jaka to nie było, to jest przyjemna gra. Zrobiona porządniej. Nie jestem w stanie po prostu powiedzieć o niej właśnie tego, że jest to dobra gra. Natomiast jestem w stanie powiedzieć, że dobrą grą nie jest Cyberpunk, w moim odczuciu. Bo sam sobie pomysł dobry, tak jest mocny i dopracowany z tego, co widziałem i słyszałem od znajomych. Wiecie, żeby gra była naprawdę dobra, to musi się czymś bronić. I albo musi być dopracowana, albo naprawdę jakaś kreatywna, albo przyjemna w rozgrywce.
No ale czuciu Cyberpunk po prostu nie ma tych wszystkich elementów. Niedużym brakuje, żeby w moim czuciu stać bardzo dobrą grą, ale... No tyle, jeszcze trzeba poczekać trochę na aktualizację, zanim do tego dojdzie. Ale no, lada moment powinien po prostu wyjść tyle patchów, które już... chcą naprawić grę, no, że właśnie się naprawi tak, jakbym tylko chciał. Okej, okay, dobra. Czyli R-ką mogę włączyć sobie chwilową nieśmiertelność. Przyda się na pewno kiedyś. Nie wiem, czy na bossie, czy wcześniej będę musiał to aktywować, ale... Oczywiście najchętniej bym to nawet na bossie nie aktywował, jeśli się okaże niekonieczne. Ale znając moje możliwości tego, że w storze w sumie... Nawet nie wiem, jak będzie wyglądała walka z tym bossem. To pewnie będę zmuszony to zrobić. O, dobra, jest jakaś sala. Aha, co by to było, nie było co... I tak, muszę najpierw... pobić wroga. Dobrze, dobrze. Jest trochę gotówki, więc nawet nie ma co się przejmować, idziemy dalej. Jest to... jakieś wydarzenie chyba. Tak, wygląda na to, że jakieś wydarzenie bardziej fabularne. Anea Dyer created a place for the rejected and misplaced. An oasis of compassion and safety in the infinite twilight. A constant reminder that she was not a property. Anea Dyer provided all to the refugees through her will alone. Aha. Her sentinel was ever present. Czyli naprawdę taki tylko... Constant reminder that she was not a property. No niestety, czyli jednak tutaj tylko czysta fabułka, nic poza tym. A szkoda. Wolałbym, by była jakaś nawet niewielka nagroda w postaci, nie wiem, bonusu plus 5 do max życia na tą rozgrywkę. Ale no, fabułka to już przyjemna rzecz. Bez tej otoczki problemu nie wiem, czy Children of Morta byłoby aż taką dobrą grą. No, ale wiecie, gdybać sobie mogę, a jakby było, to bym przekonał się tylko, kiedy po prostu doszło do tego, żeby fabułki nie było i tyle. Dobra. No, kolejne jakieś coś. Grandma was already there. Tak, nareszcie. Powiem szczerze, nareszcie. Moje ulubione ulepszenie właśnie się aktywuje. How the tablet was explained. No właśnie, bonusy do zdobywanego expo. Po prostu najlepsza rzecz, jaka może być, patrząc na to, że no... Trzeba tu grać wieloma postaciami i przez to, że jest dużo postaci, to wiecie, zawsze wszystkie są na tak dobrym stopniu rozwinięcia, jak ta, którą się akurat grało ostatnio. A takie coś znacznie to uprzyjemnia i upraszcza i ułatwia i w ogóle. A co my tu mamy tym razem? Ej, handlarz? Jak to przekonać? Większa prędkość ruchu, gdy zdrowie spada, nie. Zatrwa wrogów, którym został zadane obrażenia, super. Zmienia posiadane klejnoty na morwę, nie. Ogłusza wrogów, z którym wejdziesz w kontakt podczas wykonywania uników. Oczywiście, że wezmę to. To jest tak, jeszcze jest trochę do zwiedzenia, więc... Chcę. No nie jestem w stanie po prostu sobie odmówić tego zwiedzania. Chociaż wiem, że jest to głupie, niebezpieczne i w ogóle, no to muszę to po prostu zrobić. Będzie bardzo źle, to ucieknę i tyle. Akurat uciekać nie ciężko. Jako ta postać... A pomijając to, że w ogóle łatwo będzie się uciekało, co jeszcze, no... Mam teleport w sumie, o którym zawsze zapominam, i inne takie rzeczy, więc... No powiedzmy sobie, że po prostu postaram się zobaczyć jak najwięcej się da, ale jak już stwierdzę, że zaraz mam dostawać obrażenia, to... No będę wiał. O, jakaś fajna runa przynajmniej? Okej, okay, ale to za chwilę, na razie jeszcze wykorzystam do reszty to wszystko. Czyli to tyle. Dobra. Mierzymy się z bossem. Więc teleport, mamy coś takiego fajnego, nie wiem jak to będzie działało do końca. No i zobaczmy, czy miałem rację, że bossem będzie tutaj golem. Jeśli tak, to fajnie, jeśli nie, to ciekawe co nim będzie. Wow. Żadne przygotowania, żadnej nagrody, nic. Niestety fiolkowe błysnięcie, co znaczy, że korupcja chyba tutaj też dostarła się w sumie zepsuć bardziej niż korupcja, no ale wiadomo o co chodzi. No tak. Dotarło. Anea Dyer, the mother of beasts and goddess of anguish. The protector, being a stone made living. Czym wygląda, no co wiecie, że to jest to zepsucie?
okej. No w ogóle tego nie będę komentował, bo jednak... Jest takie proste się to wydaje. Dobra. Mimo, że widzę trudność w tym wszystkim. Dobra. Postawiaj. Stawiaj szybciej. Okej. Czyżby? Czyżby to było tyle? Serio? Czy wy to widzicie? No. To aż niemożliwie łatwe. To jest niższe są zwykłe poziomy niż to. Albo miałem farta. Nie wiem. A teraz zobaczmy, co się dzieje się. Kamyczek! Finally free of the corruption's hold, Anea and Dyer gazed upon the Bergson. Jednak tu zepsucie też było. Emerald eyes, weary with exhaustion. I co tu się dzieje? No dalej, co tu się dzieje? Pokażcie. Aha. Zobacz, zepsucie i strażnik zniknął. Czyli inaczej mówiąc, chyba po prostu wracamy inaczej mówiąc. I zobaczymy jakąś fabułkę czy coś. Wow. Odcinek się kończy i znowu mi się udało. Za pierwszym podejściem, co najlepsze. Jednak pokazuje, jak bardzo umiem i lubię grać luźką. No. Albo jakiego farta miałem. No, zależy, jak mi to spojrzeć. No, co teraz? Jakiś dialog, cokolwiek? Spirit's words took life. Forming images to reveal what was hidden from the Bergsons. Oh. Okay. And us, spirits free, knelt before the mountain god Ooh to swear fealty. Uhu. Ciekawe, jakaś taka historyjka się pojawia tutaj, muszę przyznać. Our wills were set on peace. His was set on testing ours. Uh-huh. And as the test drew to a close, we discovered our wretched ending. As the mountain god exacted vengeance on the children of Rhea Dana, and tainted Rhea with the corruption. Thus was another truth revealed to the Bergson, but many more were hidden still. Aha, czyli wiemy tyle i, co i to wszystko? Nie, dobra, jeszcze coś jednak będzie, na szczęście. Questions were abundant in the Bergson's mind. If the mountain god was the source of the corruption, what had made him wreak such havoc? How had no one known about him before? They needed to find the next spirit, as maybe they had an answer to some of their questions. More truths awaited them in the land of the winds. No a więc dobrze, myślę, że będzie kilka krain. Co nawet teraz się potwierdziło i w ogóle, ale dobrze. Zobaczymy jeszcze tylko scenkę, wydamy morwę, no i na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Why would the mountain god corrupt the world? What kind of evil was it that brought it forth? For Margaret, these questions were as important as where and how. Chyba ta scena już była, o dziwo. Ale dobra, mniejsza z tym. Mądrość, jak widzicie, 10% za dosyć sporo. Na warsztacie mogę coś ciekawego nowego zrobić. W sumie... Jeśli ulepszę jeszcze raz mądrość, to starczy mi? Nie, nie starczy niestety, bo tu jest 800. No tego na pewno nie zrobię, więc tak. Jeszcze raz to. No i trudno. 20% więcej XP jest tego warte moim zdaniem, no i... Zobaczmy teraz jeszcze tylko, które wrota się otworzą jako drugie. Po czym oczywiście, jak już mówiłem, to tyle na dzisiaj.
Czyli teraz tutaj. Spirit of fealty awaited the Bergsons somewhere in Belahat. Next port, take the warriors there. No nieźle. Okej, czyli do jaskini jeszcze mogę wrócić. Dobra. No cóż. Nic zadać, nic zrobić, po prostu dziękuję wam za uwagę, no i spotkamy się w kolejnych odcinkach, więc trzymajcie się. Hej, hej.